Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć. Cześć. Piątek, pierwszy tydzień lipca, godzina 18.15, więc nadszedł czas, aby rozpocząć kolejny program Westerplatte Młodych. A poprowadzą go dla was Emilia Komar i Jarek Midarski. Wakacje to z pewnością czas odpoczynku. Wielu z nas zastanawia się, w jaki sposób je przeżyć i dobrze je wykorzystać. Niektórzy myślą o górach, Bałtyku, inni zaś o wakacjach zagranicznych. A gdyby tak połączyć ten czas z rekolekcjami? I nabrać sił z Bogiem na kolejny rok szkolny czy też akademicki. W drodze do Boga to nasz dzisiejszy temat. A o rekolekcjach wakacyjnych i nie tylko porozmawiają przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zanim jednak przejdziemy do strefy młodych, sprawdźmy, jakie niespodzianki przygotowała dla nas Marta. Cześć kochani, niespodzianki oczywiście mam, ale o tym powiem za chwilkę. Mamy wakacje w pełni i zastanawiam się, czy wy w czasie waszych wakacji znajdujecie czas dla Pana Boga. Zapytaliśmy was o to na Facebooku i to pytanie dokładnie brzmi, jak nie zgubić w wakacje czasu dla Pana Boga. Mam nadzieję, że zasypiecie mnie ciekawymi pomysłami i komentarzami, bo tak jak już wspomniałam, mamy dziś dwie niespodzianki. Możecie wygrać wakacyjny numer czasopisma Wzrastanie oraz dziennik duchowy Wzrastaj ze Słowem, więc mam nadzieję, że będziecie aktywni i będę miała dużo fajnych komentarzy do przeczytania, a na razie wracamy do prowadzących i my widzimy się niebawem. Pamiętajcie również, że możecie wysyłać swoje odpowiedzi na numer, który wyświetlamy u dołu ekranu. Nagrody czekają. Wiele materiałów przed nami, ale jak zawsze rozpoczynamy co tydzień felietonem. Urlop od Pana Boga. Antyczni Grecy ukształtowali barwny panteon bogów, którzy wedle ich wierzeń obdarzeni byli zarówno nadprzyrodzonymi zdolnościami, jak i ludzkimi przywarami i kaprysami. Próbując zrozumieć otaczający ich świat, tworzyli mity i podania przepełnione opowieściami o losach bogów, herosów i ludzi. Z czasem te poszukiwania dojrzewały do naukowej i systematycznej refleksji i tak powoli narodziła się filozofia. Jednym z początkowych wyobrażeń Boga był pesymistyczny wizerunek Deus Ridens, czyli Boga śmiejącego się z ludzi. Wyobrażano go sobie jako zabawiającego się i igrającego losami ludzi marionetek. Na pozór brzmi zabawnie, ale sensem takiej metafory była próba odnalezienia odpowiedzi na dwa pytania. Jaką postawę przyjmuje wobec ludzi Bóg, a także czy na człowieku ciąży fatum, czy jest obdarzony wolną wolą. Dziś poszukiwania starożytnych Greków ujmują swoją malowniczością, a zarazem poruszają kierunkiem i głębią poszukiwań. Gdy pytamy się, jak umocnić swoją wiarę w wakacje, zadajmy sobie pytanie, jak by wyglądało życie, gdyby to Bóg sobie wziął urlop od człowieka, a nie człowiek wziął od Pana Boga. Gdyby Bóg był jedynie chichoczącym z ludzkości kuglarzem, który odkłada swoje kukiełki, bo ma na Parnasie do wysuszenia złote puchary albo wyścig rydwanów zaprzęgniętych w Pegazy, jakże smutny byłby to obraz opuszczonej ludzkości. A jednak to nie Bóg od człowieka, a człowiek robi sobie urlopy od Pana Boga. Na tym urlopie Bóg dobija się do nas telefonem, faksem, e-mailem, poprzez przydrożne krzyże i kapliczki, przemawia poprzez znaki przyrody i stawianych na drodze świadków Ewangelii. I czeka, aż powrócimy z urlopu. Bardzo dobre pytanie padło w dzisiejszym felietonie. Jak wyglądałoby nasze życie, gdyby Bóg wziął urlop od człowieka? Ciekawe i myślę, że można się nad tym zastanowić, a to może pomoże odpowiedzieć na dzisiejsze facebookowe pytanie. Dokładnie. Teraz czas na sondę. Na strefę młodych, przepraszam. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej dziś z nami w strefie młodych. Sebastian Szymański, Olga Błażejewska, Mateusz Żołnierzak i Natalia Trojanowska. Witajcie serdecznie. Na początek proszę powiedzcie dwa słowa o sobie. Jak zawsze, czym zajmujecie się w życiu, ale też jaki macie związek z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży? Jestem klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Jestem po pierwszym roku. A także z KSM-em jestem związany już od 6 lat. Obecnie pełnię funkcję zastępcy prezesa zarządu diecezjalnego. Jestem prezesem KSM-u w oddziale diecezji płockiej i jestem przyszłą studentką.
Ja jestem sympatykiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej, a prywatnie jestem pracownikiem biura rachunkowego. Również jestem prezesem jednego właśnie z naszych oddziałów w naszej płockiej diecezji, a prywatnie jestem studentką, już teraz będzie drugi rok dziennikarstwa w Warszawie. Czyli bardzo duży przekrój zarówno tutaj KSM-owy, jak i ten przekrój z waszego doświadczenia życia. To zobaczymy, jak w tej wędrówce życia wam ten przekrój i te różnice też się ujawniają. Powiedzcie mi, mamy taki temat w drodze. Ogólnie w drodze to jest w całym naszym życiu, ale w drodze do Pana Boga, tutaj tak precyzujemy. No i też zastanawiałam się trochę nad tym tematem i na początek przyszło mi do głowy, że w zasadzie to całe nasze życie jest pewną wędrówką, a my dziś żyjemy bardzo szybko, czyli jesteśmy cały czas w takiej drodze, nie? W drodze do pracy, w drodze do szkoły, w drodze do kolejnych obowiązków. No i właśnie zastanawiam się, czy wy moglibyście też sformułować, czym dla was jest to bycie w drodze, w takiej codzienności, w tej aktywności codziennej. Postacie biblijne już od samego początku właściwie wędrują. Abraham, później chociażby lud izraelski, także i my. Chrystus kiedyś powiedział do mnie, pójdź za mną i idę za nim. To jest wędrówka. I za Chrystusem, nie obok niego, nie przed nim, ale za nim. Pielgrzymka życiowa śladami Chrystusa. Okej, to jest dla Sebastiana rozumienie słowa w drodze. Dla mnie bycie w drodze jest tak, żeby przejść przez te życie dobrze, tak z wiarą, wierzyć w Boga i też tak no, korzystać z tego życia, tak jak najlepiej. No i oczywiście nie to, żeby na takich grach, zabawach, ale też właśnie uczestniczyć, żeby w tym życiu był obecny dla mnie Bóg. Gry i zabawy odpadają? Nie, no nie, tak, ale tak, żeby to podzielić, tak, że po prostu połączyć pożyteczne z przyjemnym. Odpowiednia proporcja. Tak, dokładnie. Ja myślę jeszcze, że właśnie tak już patrząc na tej sferze duchowej, ważne jest być w drodze, czyli właśnie formować się tak systematycznie i pracować nad sobą. Rozwój osobisty jednak jest bardzo ważny. A ja uważam, że właśnie współczesny człowiek tą swoją drogę życia, na tej drodze życia stawia sobie takie cele jak kariera, żeby zdobyć doświadczenie zawodowe, zostać w życiu kimś, a właśnie często zapomina o tym, że to nasze życie jest drogą do Boga, do zbawienia i właśnie, żeby w tym codziennym dążeniu do tych ziemskich celów nie zapominać o tych celach. No właśnie, niebieskich. Dobrze, że o tym powiedziałeś, że właśnie stawiamy sobie często cele takie jak kariera, no bo czy nie wydaje wam się, że dziś naszą taką domeną współczesnego człowieka jest właśnie to, że strasznie pędzimy? Czy to jest według was jakiś problem, czy może po prostu tak jest i nic z tym nie da się zrobić? Tak, jest to duży problem. Ja sam tego doświadczyłem. Szczerze powiedziawszy, rok przed przyjściem do seminarium chociażby pracowałem, wstawałem bardzo wcześnie rano, wracałem późno do domu i tak przez ponad rok. Szczerze powiedziawszy, w tym okresie mego życia dość ciężko było znaleźć czas dla Pana Boga, bo to była codzienna gonitwa za jakimiś też rzeczami materialnymi, które na dobrą sprawę, też i tak teraz oceniam to po roku, nie dają w ogóle szczęścia. Ale miałeś te rzeczy jakoś poukładane? To miało harmonię? Czy to było po prostu takie bieganie od celu do celu, ale bardzo chaotyczne? Jak byś na to spojrzał? Nie umiałem sobie tego sam uporządkować i trochę czasu mi to zajęło. I na pewno jakbym dzisiaj też prowadził takie życie jak rok temu, to nie miałbym tego dobrze jeszcze zaplanowanego i uporządkowanego. Byłoby po prostu ciężko pogodzić jedno z drugim. Jasne. Dziewczyny, na przykład Olga, z twojej perspektywy za moment studentki. Gonitwa za celami. Tak. Życie biegnie cały czas do przodu i to bardzo szybko i trzeba właśnie korzystać z niego jak najlepiej. Ale po prostu no nie to, że aby tak jak nie to, że aby czas na relaks czy coś, tak? Tylko też być bliżej Boga. Czyli dzielić to odpowiednio. Tak. Okej, okay. Wrócimy do tematu aktywizmu. Na pewno będziemy go jeszcze rozwijać, bo mam tutaj kilka pytań, ale na razie aktywnie przekazujemy głos naszym prowadzącym. To my aktywnie odbieramy ten głos Strefie Młodych i aktywnie przekazujemy go dalej do strefy Facebooka, aby sprawdzić, czy nadsyłacie pierwsze odpowiedzi na dzisiejsze pytanie.
Dokładnie tak. Pierwsze odpowiedzi już się pojawiły. Na pytanie, jak nie zgubić w wakacje czasu dla Pana Boga, Tomek odpowiedział, po prostu wystarczy wyznaczyć sobie odpowiedni czas, na przykład rano i wieczorem. Natomiast Artur napisał, jeżeli ktoś codziennie żyje Bogiem, to wakacje mu nie straszne. Katolik nie ma urlopu od Boga. Mam nadzieję, że nikt z Was nie ma urlopu od Pana Boga, nawet w wakacje, i że pamiętacie o Nim każdego dnia. I pamiętajcie również teraz o nagrodach, które możecie dzisiaj wygrać, więc zachęcam Was do komentowania. Jak nie zgubić w wakacje czasu dla Pana Boga? Na takie pytanie odpowiadacie drogą SMS-ową, ale także na naszym fanpage'u. I to samo pytanie postanowiliśmy zadać mieszkańcom Torunia, więc sprawdźmy, co na ten temat oni sądzą. Wydaje mi się, że jeśli ktoś całe życie, po prostu nie tylko w wakacje, ale normalnie w roku szkolnym poświęca czas dla Pana Boga, żyje tym Panem Bogiem i dąży, jakby idzie Jego drogą i dąży do tej świętości, no to nie ma opcji, żeby nagle w wakacje z dnia na dzień zgubił tę Jego drogę i zapomniał o Nim. Więc myślę, że pierwszym krokiem jest po prostu taka, po prostu na co dzień Jego, szukanie Jego obecności. Myślę, że najskuteczniejszym sposobem, żeby cały czas być w kontakcie z Panem Bogiem, jest uczęszczanie do kościoła regularnie, co tydzień, w niedzielę. My również taką formą często, jaką się spotykam w wakacje, jak katolicy młodzi w szczególności kultywują, to jest chodzenie na pielgrzymki piesze, gdzie też wtedy jest cały czas jednak taki nastrój bardzo religijny, duchowy, gdzie jest taka wzniosłość i kontakt z Bogiem. To na pewno chodzić do kościoła co niedzielę, no i modlić się rano, wieczorem. Ważne jest wyrobienie sobie nawyku, pewnego nawyku, takiej regularności. Kiedy wstajemy rano, musimy pamiętać o tym, żeby zawsze mieć relację z Panem Bogiem. Musimy czytać Biblię, musimy mieć z Nim relację, musimy po prostu się modlić i prosić Go, aby wypełnił nas swoją miłością, wypełnił nas swoim świętym duchem. I myślę, że kiedy to będziemy robić każdego poranka, to nie zgubimy tego sensu, że nie będziemy zapominać o Bogu. Myślę, że wakacje są takim czasem odpoczynku, gdzie właśnie można zapoznać się z taką formą wypoczynku właśnie jako rekolekcję, jako jakieś sanktuarium, jakieś odwiedziny do jakiegoś miejsca, właśnie takiego bardziej świętego, bardziej takiego no, Bożego miejsca. Myślę, że to jest taki właśnie czas takiego odpoczynku i właśnie takiego nowo poznanego miejsca. To fajnie rekolekcje w sumie przyjść, zobaczyć. Jeszcze jak są fajnie zorganizowane i tak jak mówię ciekawie, no to tym bardziej. Być bliżej z tą wiarą, żeby nie zapomnieć o Bogu w czasie wolnym, co z tego, że mamy wakacje, ale są pewne obowiązki, które należy pielęgnować. I wydaje mi się, że jeden z nich jest właśnie takie rekolekcje. To była sonda prosto z samego serca wakacyjnego Torunia, a teraz proponuję, aby przenieść się do strefy młodych i posłuchać kolejnej części rozmów. Z jednej strony mówimy, że dzisiejszy człowiek pędzi, cały czas jest aktywnie w drodze. No właśnie, a z drugiej strony czasami się pojawia takie stwierdzenie, szczególnie w stosunku do młodych ludzi, że są zasiedzieli. Na przykład sam papież często w tych przemówieniach, które kierował do młodych ludzi w ostatnich latach, chociażby przy okazji Światowych Dni Młodzieży, zwraca uwagę na takie hasła. Zróbcie raban, zejdźcie z kanapy. Czy choćby teraz słowo wstań, które pojawia się w każdym z trzech kolejnych haseł na Światowe Dni Młodzieży, przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży w 2022 roku w Lizbonie. Więc z jednej strony jesteśmy w ruchu, a z drugiej strony jesteśmy w stagnacji. No i jak wy to rozumiecie? Czy to się w ogóle łączy? Czy to się dzieli? Dlaczego tak to się jakoś rozróżnia dziwnie? Jak myślicie? Wydaje mi się, że jesteśmy w tym ruchu i pędzie właśnie tego doczesnego świata, wpadamy w taką nieustanną rutynę. Wstajemy ciągle rano, praca, szkoła, dom, nauka, jakieś codzienne obowiązki, a Ojciec Święty, mówiąc, żebyśmy wstali z kanapy, zachęca nas, żebyśmy zrobili ten raban. Wydaje mi się, że ma na myśli taki właśnie Boży raban, żebyśmy zaczęli ruszać się i dokonywać iść w kierunku tej właśnie Bożej drogi, żeby wypełniać jakoś te nasze zobowiązania tutaj na ziemi, aby osiągnąć zbawienie. I wydaje mi się właśnie, że w tym kierunku Ojciec Święty zachęca do wstania z kanapy, takiego zasiedzenia rozwoju duchowego, się, tak? Rozwoju duchowego, dokładnie. Jasne. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł, jak to można rozwinąć, rozumieć?
młodzież jest taka dość aktywna, tylko że z drugiej strony właśnie zasiedziała. Tak? Dużo dochodzi do nas informacji, portale społecznościowe, Facebook i telewizja. Młodzież bardzo dużo w tym siedzi. Ja sam wiem po sobie, ponieważ rok spędziłem w seminarium bez telefonu, jak dużo czasu chociażby zabiera nam telefon. Wystarczy odłożyć ten telefon i się okaże, że doba nadal ma 24 godziny, a my jesteśmy w stanie zrobić zupełnie dużo więcej. I ten, szczerze, ja też tak uważam, że telefon przeszkadza nam w takich też i codziennych relacjach, ale także w relacji do Pana Boga. Jesteśmy uzależnieni chociażby od telefonu. Czyli możemy ocenić, że w zasadzie z jednej strony ten pęd jest czymś negatywnym, taki codzienny pęd za tymi obowiązkami, tak byście to powiedzieli, sklasyfikujemy. Stagnacja duchowa plus ten pęd za codziennymi obowiązkami to jest coś negatywnego. To co w takim razie jest po tej drugiej stronie według was? Jakbyście to skonfrontowali? Bo przynajmniej tak rozumiem to, co powiedzieliście. Ja uważam, że ważne właśnie jest znalezienie takiego środka. To ten środek właśnie według mnie jest najważniejszy, bo człowiek, który jest w miejscu, nie rozwija się zupełnie. A jednak jest to bardzo istotne właśnie szczególnie w wieku dorastania, kiedy dopiero właśnie kształcimy swoje ideały, swój charakter. Dlatego właśnie warto jest sobie wyznaczyć pewien cel, dążyć do niego i właśnie trzymać się swoich konkretnych zasad, jakoś szczególnie od nich nie odbiegać, a myślę właśnie, że da się to jakoś tak wyśrodkować. Powiedziałeś, że warto mieć swój cel. No właśnie, każda droga też ma, albo przynajmniej powinna mieć cel, bo tak iść bez celu, to nawet nie wiem, czy komukolwiek by się chciało. To jakie cele mają współcześni młodzi ludzie? Mam tu czworo młodych ludzi. To jakie wy macie cele na swojej drodze życia? No na pewno cel do zbawienia, tak, ale też dużo ludzi młodych właśnie mają takie cele, że kariera, że pieniądze, ale moim zdaniem to nie jest najważniejsze w życiu. Moim zdaniem najważniejsze w życiu to jest rodzina, żeby była razem. No i po prostu dążyć do tego, tak, żeby była zgoda i miłość. Czyli twoim celem jest zbudowanie szczęśliwej rodziny? Tak. Moim celem, ze względu na to, że wybrałem drogę właśnie, no właśnie przygotowując się do kapłaństwa, no to chciałbym w czasie najbliższym jak najlepiej się do tego przygotować. To jest mój cel, jaki sobie stawiam. I staram się go wypełniać jak najlepiej. Jasne. Ale to też wszystko w takich też, właśnie w tym złotym środku, o którym mówiła Natalia, że z jednej strony muszę dbać o życie duchowe, z drugiej strony o formację też intelektualną, ale także o relacje z innymi. Także z bliskimi czy braćmi, których mam na co dzień i żyję na co dzień właściwie we wspólnocie. Jasne. Wydaje mi się też, że poza tym głównym celem, którym jest dla nas wszystkich katolików właśnie zbawienie, to każdy z nas, chociaż to jest bardzo trudne, powinien odnaleźć to swoje życiowe powołanie i odnaleźć swój główny cel tej drogi tutaj na ziemi, żeby każdy mógł czerpać właśnie z dobrze przeżytego życia przeze mnie, żeby moi bracia i siostry mogli czerpać jakieś owoce. A myślicie, że jakby mając ten długofalowy cel, jakim jest na przykład odkrycie swojego powołania, takiego już ostatecznego, czy też jakim celem jest dojście do świętości, zbawienie, to też na drodze mamy swoje mniejsze cele, celiki, jeżeli tak można to odmienić, że powiedzmy droga jest podzielona na etapy mniejszych dróg, jak według was to jest? Czy po prostu trzeba patrzeć na życie z perspektywy całości? Czy można to rozdzielać na jeszcze mniejsze etapy drogi? Ja myślę, że właśnie cel uświęca środki, dlatego możemy powiedzieć, że jakby kilka takich pozytywnych jakby naszych właśnie celów, takich właśnie przez nas jakby wykonanych, prowadzi nas do największego osiągnięcia, prawda? Zbieramy właśnie swoje punkty po drodze i na końcu wszystko właśnie się kulminuje i uzyskujemy właśnie nasz wynik. Świetnie. A teraz jeszcze tak dosłownie chciałam zahaczyć o ten temat kierunku i celu, ponieważ mamy wakacje. No i tak pomyślałam, że zapytam was, o jakie kierunki wakacyjnych wyjazdów mogą interesować młodych ludzi według was? No albo po prostu, jakie was interesują, prawda? No też macie jakieś plany wakacyjne na pewno. Tak, u nas teraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej organizuje wyjazd do Kościeliska. I po prostu to jest taki obóz rekreacyjno, taki religijny. Ponieważ my planujemy nie tylko
zwiedzać tak piękno natury, tak podziwiać, ale też spędzić ten czas z Panem Bogiem. I poczekaj, wrócimy do tego. Na pewno rozwiniemy temat tego obozu, bo bardzo mnie zaciekawiłaś, ale to za moment, bo na pewno też prowadzący i na Facebooku jeszcze dużo rzeczy jest do zobaczenia. Nasi goście zdradzają plany na przyszłość, a Marta szuka najlepszego komentarza. A może już znalazła? No czy znalazłam najlepszy komentarz? Może tego na razie nie będę zdradzać. Dowiecie się, kto wygrał nagrody, to będą te najlepsze komentarze. A odpowiadacie dziś na pytanie, jak nie zgubić w wakacje czasu dla Pana Boga? I Ola napisała, wakacje to zdecydowanie czas właśnie dla Boga. Powinniśmy jeszcze bardziej się do Niego zbliżyć i więcej poświęcić Mu czasu. Dobrym sposobem na to są rekolekcje, pielgrzymki, jeszcze więcej modlitwy i codzienne rozważanie Pisma Świętego. Wakacje to najlepszy moment na to, żeby być bliżej Boga. Życzę Tobie, Olu, i wszystkim naszym widzom, by te wakacje, jak i również każde kolejne wakacje, były dobrą okazją do tego, by być jeszcze bliżej Pana Boga. I może dobrym sposobem na to byłyby nasze nagrody, które mamy dzisiaj. Może to też byłby taki sposób na zbliżenie się do Pana Boga, chociażby poprzez dziennik duchowy. Zachęcam Was do dalszego komentowania i wracamy do prowadzących. My również zachęcamy Was do odpowiadania na dzisiejsze facebookowe pytanie. Przed chwilą w strefie młodych usłyszeliśmy, że warto odłożyć na jakiś czas telefon, ale my jeszcze zachęcamy zrobić to dopiero po dzisiejszym programie, bo możecie wysyłać również SMS-y na numer, który wyświetla się u dołu ekranu. Teraz czas na odrobinę wytchnienia z muzyką. Zobaczmy i... Jezus Chrystus, wolności król, pokonał śmierć, pokonał ból, to królów król, panów pan, każdą z ran przez swój grzech drążysz sam. A on kocha wolność, miłość, to dusza droga dana tobie, jeśli nawet w grzechach toniesz. Wierz mi, to jeszcze nie koniec, on na krzyżu rozłożył konie. Pomyśl człowiek, Jezus spłacił grzechu dług. Dzięki łasce masz wiele dróg, dał ci Bóg możliwości. Zobacz, wielu chce miłości, chce wolności. W matki nałogów prawdziwa wolność tylko. Dopada tak, aż tracę dech i nie wiem już, co robić, by nie poddać się, by wolny być. Królów król, królów król, królów król, królów król, wolny król, królów król, królów król, królów król, królów król. Nigdy już nie powiem, nie znam go. Prawdziwą wolność daje tylko on, tylko on. Jest to w tobie, jest to we mnie, każdy chce żyć suwerennie, niezmiennie, tylko wolność daje szczęście. W tym kontekście mamy pisane życie wieczne tylko z Panem. Dzięki Boże zmartwychwstałeś, Ty wygrałeś właśnie dla nas. W Twoich ranach, w Twoich ranach prawdziwa wolność zapisana nam zadana. Prawda, życie nie w kajdanach, blisko Pana, czyste sumienie przez krzyż. Wolność, zbawienie, oczyszczenie, w krainie z betonu dąż do pionu. Poczuć ją już prawdziwą wolność daną Bogu. Tylko On uwalnia mnie, tylko On daje sens. Tylko On wolności król, pokonał śmierć, strach i ból. Tylko On uwalnia mnie, tylko On daje sens. Tylko On wolności król, pokonał śmierć, strach i ból. Królów król, królów król, królów król, królów król, strach i ból. Królów król, królów król, królów król, królów król, strach i ból. Wolny.
wolność księdza Jakuba Bartczaka. To nasz dzisiejszy teledysk. A teraz powracamy do kolejnej części rozmów w strefie młodych. Zaczęliśmy temat kierunków, jakie wybierają młodzi, by wakacje spędzić z Panem Bogiem. No i Olga mówiła o rekolekcjach takich, można powiedzieć, obozowych, KSM-owych. No to proszę, powiedz coś więcej na ten temat. Tak, tak jak już mówiłam, jest to właśnie obóz rekreacyjno-religijny. No i po prostu w tym w programie mamy czas i na zabawy, i na gry, ale też i czas z Panem Bogiem. Poświęcam, bo chcemy pokazać młodzieży właśnie, że można spędzić też wakacje nie tylko na rozrywkach. Wyjeżdżałaś na taki obóz? Nie, teraz jestem pierwszy raz. Teraz w sierpniu będę, tak. Jasne. No i mamy właśnie tam koronkę do Miłosierdzia Bożego, mamy codziennie msze święto w programie. Tak, no i chcę właśnie pokazać, zachęcić dzieci do takiego wypoczynku. A powiedz mi, to dlaczego zdecydowałaś się właśnie na taką formę, żeby wyjechać? Po prostu chcę spróbować, chcę zobaczyć, tak, coś nowego, może coś się zmieni w moim życiu. Jasne. Jakieś inne takie formy wakacyjnego przeżywania czasu z Panem Bogiem? Macie może jakieś doświadczenie? Jeśli chodzi o mnie, to właśnie takim moim już w sumie od paru lat, od dokładnie 5, stałym punktem właśnie jest pielgrzymka. Pielgrzymka właśnie na Jasną Górę. Bardzo się rozumiemy. No właśnie, my akurat jedziemy z Płocka, jest to około 300 kilometrów. Tak naprawdę ciężko mi jest wytłumaczyć, czemu warto, bo myślę, że trzeba po prostu iść, przeżyć to i wtedy się stwierdzi na pewno, że warto. Po prostu. Jest naprawdę świetny czas, nie tylko z Bogiem, ale też właśnie z innymi ludźmi, którzy są naprawdę bardzo, bardzo wspaniali i możemy właśnie połączyć ten wypoczynek, kontakt z ludźmi, jak i też właśnie rekolekcje, bo myślę, że pielgrzymka jest też swojego rodzaju rekolekcjami. No na pewno. A powiedz mi, co najbardziej lubisz w pielgrzymce? Co najbardziej lubię? Myślę, że dla mnie najważniejsze jest to, aby mieć pewną intencję. I właśnie jest intencja, którą zanoszę do Matki Bożej na Jasną Górę i podczas drogi jakby też pokonuje moje różne słabości, przeciwności, więc to mnie jakby umacnia. Umacnia mnie właśnie w Bogu i jestem właśnie wdzięczna, że mogę pielgrzymować właśnie z moimi przyjaciółmi, ale też z Panem Jezusem. A panowie, jakie wy macie propozycje wydarzeń, w których uczestniczyliście lub o których słyszeliście? Ja nie tak dawno temu wróciłem z rekolekcji ignacjańskich, z fundamentu. Co prawda u nas jest w seminarium taki zwyczaj, że po pierwszym roku klerycy właśnie udają się na kilka dni w milczeniu. Co prawda już rok temu odbyłem rekolekcje ignacjańskie, tylko w tej wersji skróconej, Szkoła Kontaktu z Bogiem. I szczerze powiedziawszy, czas ciszy to jest czas, który zacząłem doceniać dopiero w seminarium, który uważam jest bardzo właśnie potrzebny we współczesnym, takim zabieganym, głośnym świecie. Czas ciszy. Właśnie jak tutaj wchodziliśmy gdzieś do budynku, no to widziałem taki plakat. Bóg nie krzyczy, Bóg zaprasza. Właśnie Bóg nie krzyczy, Bóg delikatnie zaprasza. Żeby usłyszeć to zaproszenie, trzeba samemu się wyciszyć. Trzeba usłyszeć ten głos. A to nie było dla ciebie trudne, męczące może w pewien sposób? Tak być cicho i że inni wokół są cicho i że musisz trwać sam ze sobą trochę na początku. Jeżeli chodzi o takie milczenie zewnętrzne, to nie jest trudno milczeć, kiedy wszyscy milczą i jeszcze się nikogo nie zna właściwie, bo to się ludzie zjeżdżają z całej Polski na takie rekolekcje. Właśnie najtrudniejsze to jest bycie samym ze sobą, ze swoimi pragnieniami, kiedy one wypływają z twojego serca, kiedy też się dowiadujesz prawdy o samym sobie, ale także jak na dobrą sprawę doświadczasz Pana Boga w tej ciszy. Czasami na medytacjach, czasami są łatwe medytacje, a czasami są naprawdę trudne, gdzie ciężko jest wytrzymać chociażby na tej medytacji określoną ilość czasu. I też wtedy człowiek sprawdza się, dla kogo tak naprawdę przyjechał na te rekolekcje. Czy właśnie dla Pana Boga, czy też nie. To jest ciekawe, co powiedziałeś. A jeszcze przypomniała mi się jedna forma, o której mi wspominaliście, że macie doświadczenie w czasie rekolekcji. Coś wam to mówi? Dokładnie. To ja myślę, że najbardziej mam taką nietypową propozycję dla wszystkich ludzi młodych, ale nie tylko, do wzięcia udziału w czasie rekolekcjach dla osób chorych i niepełnosprawnych. One organizowane są w diecezji płockiej. Właśnie jutro zaczynamy te rekolekcje tegoroczne. I jest to niezwykły czas 9 dni, kiedy ludzie tacy jak my, czy pracujący, czy studiujący, może jeszcze uczący się,
mogą przyjechać i przez te 9 dni stać się najbliższą osobą, takim wolontariuszem, osobą, która będzie spędzała cały dzień i noc z osobą niepełnosprawną. Jeszcze wrócimy do tematu tych różnych możliwości, ale chciałabym też zapytać naszych prowadzących, czy oni mają jakieś pomysły na te spędzanie wakacyjnego czasu z Panem Bogiem i doświadczenia? Może sami coś powiedzą? Wakacyjne spędzanie z Panem Bogiem. Myślę, że bardzo dobrą opcją będzie oglądanie naszego programu Westerplatte Młodych i współtworzenie go razem z nami, między innymi przez odpowiadanie na facebookowe pytanie. Więc sprawdźmy, przejdźmy do Marty i zobaczmy, czy do nas piszecie. Piszecie do nas. Ja oczywiście mam dla was cały czas nasze nagrody od wydawnictwa Gotów. Możecie je zdobyć przez pisanie odpowiedzi na nasze pytanie, które dzisiaj brzmi: jak nie zgubić w wakacje czasu dla Pana Boga? I na przykład Maciek napisał: myślę, że wręcz przeciwnie. W wakacje jest więcej czasu dla Pana Boga niż w ciągu roku, ponieważ wtedy nie ma szkoły, nauki, więc możemy ten czas poświęcić na modlitwę oraz uczestniczenie we mszy świętej. Przynajmniej tak jest w moim przypadku. Bardzo się cieszę, że w twoje wakacje masz dużo czasu dla Pana Boga, a jak to wygląda u innych? Jestem tego ciekawa i zachęcam was do dalszego komentowania. Zostawiamy na razie Facebooka i zapraszamy na fragment świadectwa z cyklu Wierzę w Boga. Dziś o swojej wierze opowie nam Marek Bałwas. Kiedy przyszedł dzień święceń kapłańskich, to autentycznie czułem się taki wolny. I kiedy leżałem na posadzce, to moja myśl była tylko taka, żebym był dobrym i świętym księdzem, Panie Jezu. Tylko takim chcę być, bo innym nie. Zawierzałem siebie całego w ręce Jezusa, żebym nie szukał siebie, nie dawał siebie, swojej pychy, swoich grzechów, tylko żebym autentycznie dawał ludziom Jezusa. Ksiądz Marek Bałwas. Wierzę w Boga. Ksiądz Marek Bałwas. Całość świadectwa możecie zobaczyć już jutro, w sobotę o godzinie 15:30. Ostatni materiał w dzisiejszym programie i przed nami ostatnia część rozmowy w Strefie Młodych, na którą teraz serdecznie zapraszamy. Mateusz, mówiłeś o rekolekcjach, więc koniecznie skończ ten temat, ponieważ to jest bardzo ciekawe i myślę, że bardzo wartościowe zaproszenie. Tak, wydaje mi się, że to dla wolontariuszy, tych młodych, w większości ludzi, którzy opiekują się tymi osobami niepełnosprawnymi, nie jest do końca łatwy okres. Wiadomo, że trzeba zrobić, pomóc tym osobom niepełnosprawnym w każdej codziennej czynności, ale jest to taki czas, w którym naprawdę na początku wakacji można naładować takie akumulatory wewnętrzne, duchowe i to bardzo pomaga zauważyć nam, ludziom pełnosprawnym, zdrowym, że te takie codzienne czynności, za którymi tam biegamy, czasami martwimy się, że czegoś nie zdążyliśmy, że coś nam się nie udało, że to nie jest tak naprawdę ważne. Że te osoby niepełnosprawne pozwalają nam dostrzec prawdziwą istotę naszego życia. I nazywamy to w czasach rekolekcjami dla osób chorych i niepełnosprawnych, ale tak naprawdę to są rekolekcje również dla wolontariuszy, dla księży, którzy prowadzą te rekolekcje i dla gospodarzy. Przede wszystkim dla tych, którzy właśnie wyjeżdżają jako wolontariusze. Jasne. Słuchajcie, bardzo fajne te propozycje, które przedstawiliście i to jest na pewno bardzo dobra alternatywa na jakiś wyjazd wakacyjny, żeby spędzić ten czas też wakacyjny z Panem Bogiem. Ale nasze pytanie takie główne, które też na Facebooku się pojawiało, brzmi: jak nie zgubić wakacje czasu, czy tam drogi dla Pana Boga? No i to jest dobre pytanie, myślę też w kontekście tych wakacyjnych wyjazdów, które organizujemy na przykład sobie sami, albo z grupą przyjaciół, czasami nawet niekoniecznie związanych tak blisko z Kościołem. Nie każdy nasz wyjazd jest rekolekcjami, prawda? Jak uważacie, co wtedy możemy zrobić, żeby rzeczywiście tego czasu i kontaktu z Panem Bogiem nie stracić?
Właśnie prawdziwą relację do Pana Boga, tak jak nam na Panu Bogu zależy, właśnie pokazuje nam ten nasz czas wolny. Bo łatwo jest przychodzić na modlitwę, chociażby na rekolekcjach, kiedy mamy to zaplanowane, w ciągu dnia jest odpowiedni program. Wszyscy idą. I wszyscy idą, tak. Ale dużo ciężej jest właśnie w tym czasie wolnym, kiedy na przykład jesteśmy zupełnie w domu, nie mamy żadnych obowiązków i to nam pokazuje, jaką my naprawdę mamy relację do Pana Boga, jak Pan Bóg jest dla nas ważny. I moim zdaniem warto określić sobie jakiś priorytet, wyznaczyć sobie właśnie jakieś cele takie duchowe. Co chcę każdego dnia zrobić dla Pana Boga? Ja to robię osobiście w formie takich tabelek tygodniowych. Każdego dnia sobie zaznaczam chociażby plus czy minus. Po każdym tygodniu sobie to zerkam na to i po miesiącu robię kolejne zestawienie, tak? Tydzień po tygodniu. I to też mi pokazuje prawdę o mnie po prostu, jaka jest moja relacja do Pana Boga i też nad czym ja powinienem popracować. Czyli tak podsumowując, określić sobie jakiś priorytet, jak chcę właśnie Panu Bogu każdego dnia, jaki skrawek, czy jaki czas oddać dla Pana Boga. Czyli i się tego trzymać. Jasna lista celów w mojej relacji z Panem Bogiem. Tak. Jakieś jeszcze pomysły? Tak. Na pewno ciężko jest właśnie tak odnaleźć ten czas dla Boga, jednak wakacje, ale ja uważam, że nie jest to przeszkodą, bo na przykład, kiedy nawet jedziemy z rodzicami nad morze i szukamy właśnie takich sobie wymówek, że nie możemy się pomodlić, bo nie mamy czasu, bo ciągle jesteśmy w ruchu, ciągle w biegu. Ale na przykład, kiedy jest niedzielna msza święta, przecież w całej części Polski są kościoły, prawda? Więc jakby możemy iść na mszę świętą, pomodlić się, nawet właśnie fajnie byłoby z naszymi bliskimi. Warto podziękować Bogu, bo tak naprawdę wszystko, co nas otacza, nawet wszystko to, na co patrzymy podczas tych wakacji, pochodzi od Niego. Więc właśnie warto wyrazić naszą wdzięczność poprzez uczestnictwo w mszy świętej, czy tą właśnie modlitwę i skupienie. I właśnie z taką wdzięcznością też kończymy ten program. Będziemy ten temat jeszcze rozwijać potem w audycji w czasie wzrastania. A teraz niestety czas Strefy Młodych dobiega końca, dlatego bardzo Wam dziękuję i na pewno do tematu jeszcze wrócimy. Dziękujemy naszym gościom z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży za owocną dyskusję. Dyskusja w Strefie Młodych już zakończona, ale podsumować musimy również Waszą dyskusję na Facebooku. Dlatego przejdźmy do Marty. Bardzo mi się podobały Wasze dzisiejsze komentarze. Dobrze, że nie robicie sobie urlopu od Pana Boga w wakacje. A na nasze pytanie, które dzisiaj było na naszym fanpage'u na Facebooku, będziecie mogli odpowiadać również w czasie wzrastania o 21.30 w Radiu Maryja. I tam do wygrania będzie ten oto plecak ze Światowych Dni Młodzieży w Panamie, który mamy od Krajowego Biura Organizacyjnego SDM. Także gorąco zachęcam, warto pisać. I ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia niebawem. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim napisał: sam wypoczynek, jeśli nie ma się stać jałową bezczynnością, która wywołuje uczucie nudy, musi być źródłem duchowego wzbogacenia, zapewniać większą wolność, umożliwiać kontemplację i sprzyjać braterskiej wspólnocie. Zatem niech słowa Ojca Świętego Jana Pawła II będą dla nas zachętą do aktywnego wypoczynku wakacyjnego, a także do odnowy relacji z Panem Bogiem. A jeśli chcecie dobrze spożytkować piątkowe wakacyjne wieczory, to oczywiście oglądajcie nasz program i słuchajcie audycji Czas Wzrastania o godzinie 21.30 w Radiu Maryja. Kolejny odcinek już za tydzień o stałej porze, start 18.15. Do zobaczenia. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.